Witam w prezentacji i montażu 8 numeru Trabanta 601 Deluxe od Hachette. Numer ten zapakowany jest w folię. W tym numerze otrzymujemy ściankę komory silnika, pokrętło, tabliczkę znamionową, regulator, łącznik, silnik wycieraczek, przewód, pęsetę i śrubki.
W tym numerze otrzymaliśmy ściankę komory silnika. Przymocowaliśmy do niej tabliczkę znamionową, mechanizm wycieraczek, regulator, łącznik i pokrętło. Po montażu części z 8 numerów mamy zmontowane maskę, ściankę komory silnika, przednią część z grillem, przedni zderzak z tablicą, kierownicę, płytę podłogową z częścią przedniego zawieszenia z kołem i tylnymi nadkolami. Numer 8. Na drugiej stronie mamy informacje o wydawcy, zdjęcie modelu i spis treści. Na trzeciej stronie mamy pokazane części i ich opis i instrukcję montażu. Pokazano ściankę komory silnika z zamontowanymi elementami. Burzliwa historia zakładów Zweigau. Zakłady w Zweigau składające się z dwóch fabryk, które zostały połączone w 1958 roku, tworząc przedsiębiorstwo z Schering, ma wyjątkową historię. Na przestrzeni XX wieku obie fabryki przetrwały światowy kryzys gospodarczy, bankructwo, wojnę i zbrodnie, fuzje i zmiany nazw, a także demontaż i wywłaszczenie. Wszystko zaczęło się w 1904 roku, kiedy to saksońskie miasteczko Reisenbach stało się zbyt ciasne dla rozwijającego się przedsiębiorstwa budowy pojazdów Augusta Horcha. Horch przeniósł firmę do Zweigau i w halach starej tkalni przy Grimmitschnaue Stress założył ostateczną siedzibę swojej firmy, która natychmiast zajęła znaczące miejsce w niemieckim przemyśle samochodowym. Po wygranej wyścigu Herkomera na samochodzie własnej produkcji, Horch chciał jeszcze bardziej skoncentrować się na sportach motorowych i nie godził się z udziałowcami swojej firmy, którzy głosowali za rozszerzeniem asortymentu produktów o bardziej dochodowe cywilne modele. Po odejściu założyciela zakład w Zweigau szybko stał się czołowym producentem pojazdów klasy luksusowej w Niemczech. Zdjęcie i informacje, że w dawnej tkanni w Zweigau przy Christmhauser Strasse od 1910 roku produkowano ciężarówki. Zakład w Zweigau po zakończeniu produkcji Trabanta. Kiedy w kwietniu 1991 roku zakończono produkcję Trabanta, wstrzymano również działalność w historycznych halach Zweigau. Urządzenia produkcyjne zezłomowano, a pracowników zwolniono. Stara fabryka Horcha jest obecnie zabytkową ruiną. A w jednej z hal dawnej fabryki Audi mieści się Muzeum Augusta Horcha. Nie oznacza to jednak, że Zweigau jako lokalizacja przemysłu motoryzacyjnego przeszło do historii. Po zjednoczeniu Niemiec Volkswagen dostrzegł potencjał, jaki stanowił wykwalifikowani pracownicy i już w 1990 roku zbudował nowy zakład w obecnym Zweigau w dzielnicy Mosse. Dzięki temu Zweigau stało się jednym z niewielu miast na świecie, gdzie samochody są produkowane bez przerwy od ponad 100 lat. Przyszłość zakładu wydaje się być zapewniona. Zgodnie z planami koncernu, fabryka Volkswagena Zweigau ma stać się pierwszą niemiecką lokalizacją, w której produkowane będą wyłącznie samochody elektryczne.
Mamy zdjęcie i informację, że w 1949 roku pierwszy produkowany w NRD ciągnik RSO-140 trafił do produkcji seryjnej o znaczeniem handlowym Pionier. Telefony nosiły tarcze. I mamy zdjęcie dwóch telefonów tarczowych. Na ostatniej stronie mamy informację, co w kolejnym numerze. Czyli dolna część ścianki, skrzynia bezpieczników, spornik, główny cylinder hamulcowy, a odszraniająca dźwignia. I mamy informację, aby podzielić się opinią. Osoby posiadające prenumeratę promocyjną z trzecią przesyłką, zawierającą numery od 6 do 9, otrzymywały zestaw narzędzi. Dziękuję za obejrzenie tego numeru i zapraszam do obejrzenia innych filmów na moim kanale.